Cześć Boże, dzień dobry. Trudności duchowe, noc ciemna, różnego rodzaju przeszkody to coś, co pewnie każdy z nas kiedyś w życiu odczuł. I dzisiaj wybrałam z czytań fragment, który o tym mówi. Do Ciebie wołam, o Panie Boże mój, nie bądź głuchy na prośbę moją, bym się nie stał podobny do tych, co w grób zstępują. No, tak jak wspomniałam, pewnie każdy z nas doświadczył w życiu takiego trudnego momentu, kiedy wydawało się, że jak właśnie jak jest kryzys, to wtedy Pan Bóg milczy, nie daje nam żadnych znaków. Właśnie może nam się wydawać, że jest zupełnie głuchy na nasze prośby. Oczywiście świetnie wiemy, że tak nie jest, że zawsze jest przy nas, ale wystawia nas na doświadczenie. Wspomnijmy, kiedy przechodzimy takie okresy, na coś takiego jak wyjście Izraelitów z Egiptu. Uświadommy sobie, że Ziemia Święta, Ziemia Obiecana czekała na nich, ale oni potrzebowali okresu przygotowania. I my tak samo w naszych różnych trudnych doświadczeniach życiowych mamy taki właśnie swój okres wędrowania, który ma nas przemienić. Może też być tak, że jeśli uważamy, że Pan Bóg milczy, to może jest czas, żebyśmy my zaczęli więcej do Niego mówić. Zapewniać Go o tym, że Go kochamy, że Mu ufamy, nawet w naszych bardzo trudnych doświadczeniach. Tym razem pozwolę sobie również przywołać jeszcze jeden fragment. Czyż nie sprzedają 5 wróbli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Może warto, myśląc też o takich trudnych chwilach i w takich trudnych chwilach, pamiętać o tym, że nie tylko nasze włosy są policzone, ale każda nasza łza. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego rozważania. Zapewniam o pamięci w modlitwie. Niech Pan Bóg błogosławi.